No właśnie, być może kupisz bieżnię do biura, być może nie kupisz. Natomiast warto, żebyś posłuchała, żebyś posłuchał moich doświadczeń z zakupem tej bieżni, która tutaj stoi u mnie w biurze i praktycznie na co dzień pracuje. Mówię, że pracuję, dlatego że moja praca to często spotkania. Na Zoomach, na Zoomie, na Teamsach, no i na tej bieżni te spotkania właśnie odbywam. I teraz dzisiejsze spotkanie, ta 20-minutówka, czyli te 21 minutówek frugi, to będzie 20 bloków tematycznych, które pozwolą Ci odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kupić bieżnię, jaką kupić bieżnię, do biura, no bo ja nie jestem oczywiście trenerem fitnessu, jestem przedsiębiorcą, który używa bieżni w biurze i pomyślałem sobie, że skoro mam bieżnię i ją wybrałem, robiąc wcześniej dość solidny research, sprawdzając co kupić, czego nie kupić, pomyślałem, że i dla Ciebie te moje doświadczenia zebrane właśnie w takiej pigułce mogą być dla Ciebie przydatne. Także rozpoczynamy te bloki tematyczne, gdzie będziemy mówić o cenach, o kupowaniu, o bieżni, o tak naprawdę jakie one różne są, od rozwiązania domowe, różne przykłady podpowiadam, które mogą się przydać. Zaczynamy od tematu bieżnia czy świeże powietrze, czyli inaczej mówiąc pytanie, czy naprawdę potrzebujesz bieżni, tak? Czy potrzebujesz postawić bieżnię, żeby tę potrzebę ruchu, potrzebę zrobienia tych kilku tysięcy kroków każdego dnia zrealizować w pomieszczeniu, w zamkniętym pomieszczeniu na bieżni, czy nie lepiej pójść na spacer, na świeże powietrze? Można powiedzieć, no chyba lepiej, też nie jestem przekonany, że chodzenie w zamkniętym pomieszczeniu na urządzeniu elektrycznym to najlepsza forma aktywności fizycznej, ale jak się mówi, co, jak to mówią, na bezrybiu i rak ryba, tak? Czyli skoro od rana do wieczora siedziałem, skoro zdałem sobie sprawę, że w zasadzie to przykucie do komputera to wprawi mnie w kompletny bezruch, no to bieżnia jest w moim przypadku dobrym wyjściem. Także w moim przypadku jest wyjściem, natomiast zastanów się, jeżeli nie masz dużo spotkań przed komputerem, jeżeli masz okolice, gdzie możesz bezpiecznie pobiegać, pochodzić, pospacerować, to być może wcale nie ma potrzeby, żebyś dalej brnęła w ten materiał, zastanawiała się w jaki sposób i jaką bieżnię kupić. Także pierwsze pytanie, do którego zachęcam Cię tutaj do odpowiedzi, to jest to, ale czy na pewno bieżnia? No właśnie, składana czy nie składana? Można powiedzieć, no jak to? Oczywiście, że składana, przecież zajmuje mniej miejsca, możesz sobie ją po prostu złożyć, stoi gdzieś w kącie biura, można łatwo odkurzyć wokół niej, a jednak profesjonaliści od fitnessu mówią, słuchaj stary, ale wiesz co, jak pójdziesz do klubu, to zobaczysz, że tam bieżnie są nieskładane. Prawdziwie stabilna, porządna, dobra bieżnia to jest taka, która jest nieskładana. Także jeżeli chcesz czegoś solidnego na lata do uprawiania sportu, bierz nieskładaną. No, ja wziąłem składaną, bo mi nie tyle chodzi o to, żeby to było do sportu solidne i na lata. Znaczy solidne i na lata to byłoby nawet dobrze, by było, ale to, żeby w miarę możliwości można było w razie potrzeby podnieść po prostu tą płytę, żeby w tym biurze bieżnia zajmowała nieco mniej miejsca. Także składana czy nieskładana? No jeżeli myślisz poważnie o sporcie, nie tylko o tym, żeby porozmawiać na Teamsach czy na Zoomie, na tablecie bieżniowym, no na pewno pomyślisz o nieskładanej. Jeżeli tylko tak biznesowo do biura, to pewno składana jest bardziej praktyczna. Także to mieliśmy już taki pierwszy tutaj wątek. No i w tym momencie przechodzimy do drugiego z tych pytań, na które sobie potrzebujesz odpowiedzieć w momencie, gdy zastanawiasz się nad bieżnią. Szybka czy wolna? Spojrzysz na bieżnię i ktoś mówi, o wiesz co, nasza bieżnia to jest taka do chodzenia, tam 4-6 km na godzinę. Ktoś inny mówi, słuchaj, a nasza bieżnia to jest taka, że możesz na niej nawet zasuwać do 20 km na godzinę. No i sobie myślisz, przecież na Teamsach, na Zoomie będę chodzić 4, może 6 km na godzinę, może sobie gdzieś tam wolniej pójdę 2 km na godzinę, no nie potrzebuję bieżni na 20 km na godzinę. Natomiast to, na ile ona jest szybka, to ma też związek z tym oczywiście, jaki jest silnik. Jeżeli ta moja bieżnia ma 2,75 koni mechanicznych, czyli to jest taki solidny silnik, który podobno przetrwa dłużej. Ta bieżnia może faktycznie zasuwać 20 km na godzinę. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek biegał 20 km na godzinę, ale kupiłem szybszą, dlatego że chcę, żeby była solidniejsza. Zresztą to nie jest tylko kwestia twojej kondycji, tak jak szybko chcesz chodzić, ale też na ile ten sprzęt ma być solidny. Czyli szybka czy powolna? Pewno raczej szybka. No to mamy już za sobą kolejne pytanie przy zakupie bieżni. Natomiast czeka nas jeszcze odpowiedź na kilka innych pytań. Między innymi w tej chwili krótka czy długa? Pójdziesz do sklepu, czy wejdziesz w wyszukiwarki internetowe i zobaczysz, że ktoś mówi, a nasza bieżnia to jest taka bieżnia, która ma pas długości 100 cm, a nasza ma 155 cm. Aha, no tak, tutaj będzie krótszy pas, no to chyba lepiej, no bo się zmieści w biurze, mniej miejsca zajmie, o pół metra mniej miejsca zajmie. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli taka krótka, może ja spadnę z tej bieżni,
mam długie nogi, będę szybko biegać. No i właśnie tu jest tak naprawdę sedno sprawy. Jeżeli będziesz szybko biegać, jesteś osobą wysoką, to prawdopodobnie najlepiej, jak kupisz sobie tak długi pas, jak to możliwe, czyli 150, czy nawet może więcej centymetrów. Natomiast jeżeli to będzie do powolnego chodzenia, to pewno i 100-centymetrowa bieżnia wystarczy. Ta moja, której tutaj używam, to jest tak ku informacji bieżnia, która ma ten pas do chodzenia o długości 140 cm. Ja mam 1,80 m, czasami sobie też lubię pobiegać poza chodzeniem, więc tego typu pas wydawał mi się najsensowniejszy. No to mamy za sobą kolejne pytanie, czy krótka, czy długa. No to czas spojrzeć na jeszcze jeden wymiar kupowania bieżni. Podnoszona czy płaska? Inaczej mówiąc, czy regulowana ta płyta jest w taki sposób, że możesz sobie udawać, że na przykład chodzisz w górach 10, 20, 30, czy może nawet 40 stopni nachylenia, czy po prostu płaska, taka, która może się kręcić szybciej lub wolniej, ale się nie podnosi w górę i w dół. No, ta, którą tutaj mam, ona podnosi się, tak, do 10 stopni. Widziałem takie, co się faktycznie nawet do 40 stopni podnosiły. No, to jest już taki gadżet, który, no, pod twoją rozwagę. Jeżeli sobie powiesz, a, byłoby fajnie mieć taką zabawę, żeby sobie tą bieżnię podnosić, można podnosić, natomiast, no, do spotkań na Teamsie, na Zoomach, to prawdopodobnie nie będzie miało żadnego znaczenia, czy ta twoja bieżnia jest po prostu na 0 stopni, 10 stopni, czy 20 stopni. Ja też zwykle, jak sobie rozmawiam na spotkaniach zoomowych, to po prostu mam ją ustawioną na 0 stopni. Natomiast jak jakieś tam programy interwałowe, biegowe prowadzę, to czasami się zdarza, że tak, że ona jedzie do góry i gdzieś tam mam takie poczucie, że biegnę, czy idę pod górę. Także to jeśli chodzi o pytanie, podnoszona czy płaska. No to już trochę tych pytań mamy rozkminionych, jeśli chodzi o bieżnie. No to pytanie, markowa czy no name? Pójdziesz do supermarketu, myślisz, o, ta sieć supermarketu jakąś bieżnię sprzedaje, niby porządną, ale nie znam tej marki. Tu ktoś inny ma też, ojejku, ta niemarkowa ma parametry takie bardzo podobne jak z tych znanych marek, a kosztuje dużo taniej. No jest pokusa, żeby kupić coś porządnego, może inaczej, coś, co ma mocną specyfikację, a jest dużo tańsze. No i to jest twoja decyzja, jeżeli sobie myślisz, zaryzykuję, kupuję w tym sklepie, oni mówią, że i tak będzie dostawa tych części zamiennych przez długie lata, możesz zaryzykować. Natomiast w wielu przypadkach te tak zwane no-name'y niosą w sobie takie ryzyko, że po tym roku czy dwóch latach, zależy od tego, ile dają ci gwarancji, że już nie będzie części. Jeżeli kupujesz bieżnię po to, żeby z nią być 5 czy 10 lat, no to moim zdaniem te znane marki, za które oczywiście płacisz więcej przez to, że jest nadruk takiej czy innej marki, jest ta bieżnia nieco dłuższa, ale to daje moim zdaniem większe prawdopodobieństwo tego, że części będą dostępne przez 5 czy dłużej lat. Gdy przy no-name'ie mogą nie być. Także tutaj ja bym odpowiedział bardziej w kierunku bieżni markowych. O tych konkretnych markach sobie powiemy jeszcze troszkę później. Oj, nowa czy używana? A myślę, że odwieczne pytanie nie tylko w przypadku bieżni, ale praktycznie wszystkiego, co kupujemy, co ja kupuję. Gdy zamierzam coś kupić, czy jakiś sprzęt, jakieś urządzenie, tak samo było w przypadku bieżni. Gdy wiedziałem, że mogę dostać w prezencie bieżni, ale miałem sobie wybrać bieżnię, to zrobiłem listę bieżni i używanych, i nowych. No i teraz, jak wybrać, używana czy nowa? Oczywiście wybór jest bardzo trudny, dlatego że to, co jest korzyścią bieżni używanej, to to, że za nieco niższą cenę możesz kupić drogi towar. Towar, który był pierwotnie drogi, natomiast no, ktoś się go pozbywa, dlatego że go nie używa, w związku z tym spuszcza z tej ceny połowę, może więcej, może mniej. Natomiast to, co jest korzyścią nowego produktu, to jest to, że on jest prosto od producenta, w związku z tym jest z gwarancją, jesteś pierwszym użytkownikiem, jeżeli są jakiekolwiek wady ukryte, to są to wady, które tak naprawdę potem dla ciebie poprawi ten, kto ci to sprzedał albo kto wyprodukował, natomiast w przypadku używanego jest to ryzykowne. Więc dylematu nie rozstrzygnę, ale faktycznie brałem poważnie i nowe, i używane. Natomiast teraz przechodzimy już do części cenowej. Tutaj w czasie tej mojej opowieści wrzucam na ekran przykładowe bieżnie, które mieszczą się w tym przedziale cenowym, o którym mówimy. Czyli to jest taki pierwszy przedział, który osoby, które mi doradzały przed kupnem bieżni, w ogóle mówiły, żeby go nie brać pod uwagę, czyli poniżej 1000 zł. Jeżeli spojrzysz czy na nowe produkty, czy na używane, to są na rynku bieżnie, które kosztują poniżej 1000 zł. Są to zwykle małe bieżnie, są to bieżnie do chodzenia bardziej niż do biegania, natomiast one są. Teraz, jeżeli powiesz mi, no tutaj, no ja mam tylko 1000 zł, koniecznie chcę sobie bieżnie kupić,
co ja tutaj w tej kwocie będę mogła mieć, no to zobacz, no możesz kupić sobie albo jakąś małą bieżnię no name, czyli nową, ale firmy, która jest zupełnie nieznana, albo używaną w miarę znanej firmy, ale jakąś malutką. No jest to przedział, tak jak widzisz, trudny. Spójrzmy oczko wyżej, tak? Spójrzmy na te bieżnie, gdzie no więcej dołożysz, gdzie wyskoczymy do 2000 zł. Tak? Spójrz, tutaj patrzymy na to, co w tym przedziale do 2000 zł możesz mieć. No, tutaj mocniejsze bieżnie no name, czyli takich firm, które nie specjalizują się w bieżniach, albo się specjalizują, ale są w miarę nowe na rynku, przebijają się na rynek, albo znajdziesz też w tej cenie bieżnie markowe, ale używane. Takie, które już są mocniejsze, które może są tych firm, które są popularne na rynku. Takie, które gdy były wprowadzane do sprzedaży, kosztowały może 3000, może 4. Może ktoś okazyjnie sprzedaje używaną bieżnię, za którą zapłacił na przykład 4000 zł 2 lata temu, niewiele używał i mówi, słuchaj, no teraz sprzedaję za 2000 albo niespełna 2000. Tego typu okazje w tym przedziale mogą być. Ja takie okazje też widziałem i się zastanawiałem nad bieżnią dla siebie, ale jest to znowu przedział, który trochę jest ciasny. Spójrzmy oczko wyżej, tak? Oczko wyżej, czyli spójrzmy, co moglibyśmy kupić do swojego biura, na jakiej bieżni moglibyśmy odbywać nasze konferencje Zoomowe czy Teamsowe, jeżeli sobie powiemy, no dobra, no do 3000 zł mogę wydać. I tutaj już widzicie, pole wyboru jest większe. Znaczy tutaj nam się i pojawiają wśród nowych bieżni, bieżnie markowe, i wśród używanych zdarzają się też perełki. Zdarzają się też bieżnie, które całkiem sporo kosztowały jako nowe, no i ktoś tam w tej cenie do 3000 zł się pozbywa. Oczywiście tutaj, czy w tyle pieniędzy, wydawać 3000 zł na używaną bieżnię i brać na siebie ryzyko tego, że może z nią być jakiś problem, no to jest oczywiście pytanie otwarte, no ale przecież każdy z nas też ma doświadczenie kupowania na przykład samochodów używanych, za które płacimy dużo więcej niż 3000 zł, bierzemy na siebie to ryzyko, także tutaj oczywiście tego dylematu nie rozstrzygnę za ciebie, ale pokazuję ci przykłady tego, co w tym przedziale cenowym możesz dostać. Ale spójrzmy jeszcze wyżej, tak? A jeżeli się zdecyduję, że położę na stole 4000 zł, to tak do 4000 zł, powiedzmy, nie więcej niż 4000 zł, no to już się okazuje, że tak, mamy po pierwsze dość dobry wybór tych bieżni, które spełniają te kryteria, które na przykład w moim przypadku były ważne. Czyli żeby silnik był wystarczająco mocny, czyli żeby miał przynajmniej 2,5 konia mechanicznego. Żeby ten pas do biegania był wystarczająco długi, czyli w moim przypadku, żeby to było co najmniej 130-140 cm. Miło by było, gdyby to było urządzenie, które można podnosić. No i gdyby to te kryteria spełniła ta bieżnia, którą kupiłem, ona kosztowała w tym właśnie przedziale. Była. Tak ona była poniżej 4000 zł, nowa bieżnia. Oczywiście do 4000 zł też można kupić bieżnie używane, które rzecz jasna są już na jakimś wyższym poziomie. Nawet można już w tym przedziale kupić używaną bieżnię, która była wyprodukowana jako bieżnia profesjonalna. Natomiast tu jest rzecz jasna ryzyko, o którym mówiliśmy wcześniej, z bieżniami używanymi. No ale to już jest taki dobry przedział. Aczkolwiek możemy jeszcze o jedno oczko wyżej spojrzeć. 4000 plus. Ja już się nie będę zapędzał w te ceny 10, 20, 30, 40 tysięcy. Jak spojrzycie w sklepy internetowe, w katalogi bieżni, to tak naprawdę wydaje się, że nie ma górnej granicy ceny bieżni. Natomiast tutaj tak umownie, tak przez minutkę sobie spojrzymy na to, co jest w tym przedziale cenowym 4000 plus. Tutaj się już skupiłem tylko na nowych urządzeniach, które kosztują więcej niż 4000. Tu rzecz jasna, mamy mocniejsze silniki, mamy porządne rozwiązania, rozwiązania, o których można by powiedzieć, że są rozwiązaniami na lata. Bynajmniej to nie znaczy, że bieżnia, która kosztuje 3000 czy poniżej 4000 zł, nie będzie na lata, natomiast z tego, co mówią osoby, które znają się na sprzęcie fitness, mówią, słuchaj, no już dobre silniki, dobre rozwiązania, które są bezpieczne, one muszą kosztować w produkcji, w związku z tym po dodaniu marży, one też w sprzedaży muszą kosztować. Także tutaj widzicie w tle takie rozwiązania, takie bieżnie, które w tym przedziale cenowym mogą dla Was być interesujące.
No i na tym kończymy przegląd rozwiązań na półkach cenowych. I przechodzimy do marek. No to jaką markę kupić? Tak, nie wiem, jaką warto, żebyś kupiła, żebyś kupił. Ja mogę powiedzieć, na kim ja się zastanawiałem. Moim pierwszym wyborem była bieżnia firmy, czy marki Proform, która była sprzedawana przez Decathlon, ale że nie było jej na stanie, to był jakiś problem z łańcuchem dostaw. No, wybrałem inną bieżnię w innym sklepie online'owym. Bieżnie marki Nordic Track, notabene Proform i Nordic Track należą do tego samego holdingu, także tam i silniki i części zamienne są tak naprawdę bardzo podobne, czy nawet te same. Z nimi mówili też, że warto rzucić okiem na bieżnie pod marką własną sklepu Decathlon. One te bieżnie są chyba pod marką Domios, jeżeli dobrze wymawiam, bo to jakaś dziwna taka jest nazwa. Nazwa dziwna, ale bieżnie ponoć dobre. Jest też duży zakres cenowy, bo te bieżnie są i po 1000 kilkaset złotych, ale i są też 4000 czy droższe w tej marce. Ja też na tej liście bieżnie, którym się zastanawiałem, miałem też bieżnie marki Kettler, York, Pacer, Spirit i kilka innych marek. Natomiast tak jak mówię, ja nie jestem specjalistą tej odbieżni, także tylko się dzielę tym, co gdzieś tam miałem zapisane na liście. Gdzie kupiłem? No kupiłem w sklepie online. Tutaj zresztą podaję linki do sklepów, do których mam względne zaufanie. Moim pierwszym pomysłem było, żeby kupić w Decathlonie. Notabene też w Decathlonie online, nawet złożyłem zamówienie, ale tej bieżni nie było. Decathlon zwrócił mi pieniądze i wtedy w innym sklepie online'owym kupiłem. Przypuszczam, że równie dobrze i bezpiecznie i wygodnie pewno można kupować w normalnym, stacjonarnym sklepie. Czy tu kupujesz, czy tam, no to oczywiście ważne, żeby to był sklep, który ma te bieżnie oczywiście z legalnego źródła, bo daje ci gwarancję, jest to oryginalna bieżnia. No i też najlepiej, jak już w sytuacji logistyki dostajesz jakąś tam pomoc, że skorzystają z takiego kuriera, czy sami dowożą w taki sposób, że ktoś ci pomoże tą bieżnię, czy wnieść, czy przynajmniej ci wniesie do mieszkania, no bo pamiętaj, że taka bieżnia to jest około 100 kg, także tu dwie osoby czasem też nie wystarczają, żeby to postawić. Także tutaj jeśli chodzi o sklepy, to jakieś tam propozycje podaję ci w opisie na dole tutaj na YouTubie. No i przechodzimy już do końcowych takich elementów, końcowych pytań związanych z bieżniami. Pierwsze, no to jakie funkcje w tej bieżni będziesz mieć, na które może warto zwrócić uwagę, a może nie warto, bo ja to mam takie dość minimalistyczne podejście, że te wszystkie te funkcje w tej bieżni to nie mają większego dla mnie znaczenia. Tu jest jakiś głośnik, można do niego podłączyć przez kabel słuchawkowy jakieś urządzenie, ale ten głośnik tak jest słabszy od jakiegoś zewnętrznego, które mogę podłączyć. Są bieżnie, które mają wyświetlacze ciekło krystaliczne, albo lepsze, albo gorsze, albo mniejsze. No, dla mnie tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Co więcej, tak na przykład jak ta bieżnia, ona ma tutaj takie urządzenie do mierzenia tętna, gdy dotkniesz tutaj części obudowy, natomiast i tak mierzenie tętna dużo mocniejsze czy dużo wiarygodniejsze jest poprzez pas cardio, który jest odczytywany przez większość dobrych bieżni. To moja bieżnia też oczywiście odczytuje wskazania z pasa cardio. No tu mam też stojak na tablet, to dość pożyteczna sprawa, ale znowu, gdyby nie było tego stojaka na tablet, to pewnie bym postawił jakiś zewnętrzny stojak, na którym by wisiał tablet. Także z tymi akcesoriami, funkcjami bieżni, no myślę, że one mają mniejsze znaczenie niż moc silnika, niż długość pasa tej bieżni. No ale tablet, tak jak mówiłem, że ten tablet jest dla mnie ważny i co z tym tabletem, jaki tablet? No ja tu wziąłem jakiś 10-calowy, jakiś za kilkaset złotych tablet androidowy, wystarczająco dobry, żeby można było odpalić Zooma, Teamsy i aplikacje do obsługi bieżni. Tam za chwilę o tej aplikacji powiem. Także no ten tablet tak naprawdę jest tutaj moim głównym miejscem pracy na bieżni, dlatego że na tablecie właśnie rozmawiam na wideo konferencjach. On tutaj po prostu jest taki tablet, który jest podpięty do bieżni. Niektóre bieżnie mają możliwość synchronizowania tableta z samą bieżnią, czyli można z tableta sterować bieżnią. Ten ma, tak, przez tą aplikację iFit, mogę zamiast tutaj na tych przyciskach samej bieżni, mogę kontrolować tą bieżnię z ekranu tabletu, co tak naprawdę nie jest szczególnie ważnym wynalazkiem. Natomiast ciekawe jest z kolei to, o czym powiem za chwilę, czyli aplikacja iFit, która działa właśnie z tą moją bieżnią Nordic Track, działa z bieżniami Proform, no bo to jest aplikacja, której właścicielem jest ta firma, która wyprodukowała tą bieżnię. No więc parę słów o iFicie. Tutaj widzicie przebitki z ekranu. To jest software treningowy, czyli tutaj mamy dostęp do serwera, gdzie jest sporo, chyba tuziny trenerów, trenerzy, którzy albo cię prowadzą po ścieżkach
wycieczek górskich w Alpach, albo biegi interwałowe w jakichś pięknych miejscach, w miastach, poza miastami, czy są trenerzy crossfitu, jakichś innych form ćwiczenia. Czyli to jest system, który ułatwia ci zbudować motywację do ćwiczeń na bieżni, ponieważ jest to synchronizowane bieżnia z tabletem. Co więcej, ta aplikacja steruje bieżnią. To znaczy, gdy trener mówi, dobra, rozpoczynamy pierwszy interwał, biegniemy szybko, no to w tym momencie bieżnia przyspiesza. Mówi, dobra, za minutę schodzimy do marszu, no i bieżnia schodzi do niższej prędkości. Także to aplikacja, która daje dość dużo frajdy, dużo zabawy. Na początku dostałem chyba miesiąc darmowy, potem za chyba 250 zł kupiłem roczną licencję. Dobra aplikacja, także tutaj mogę ją polecić, tak całkiem sprytnie zrobiona i przyjemna. Jak bieżnia wpłynie na rachunki za prąd? Skoro jest to urządzenie elektryczne, ma silnik, mówiliśmy o tym, że im większy silnik, tym lepszy, to ile to tego prądu ciągnie? Ktoś to pobadał, pomierzył, czytałem wyniki, mówi tak, no przy takim powolnym chodzie to ta bieżnia pobiera około 300 watów, przy szybkim biegu nawet około 1000 watów, czyli jeżeli godzinę będzie używać takiej bieżni chodząc, no to te 300 watów to się przełoży na 0,3 kWh. Kilowatogodzina kosztuje w tej chwili chyba 65, zwykle 70 groszy. Jeżeli będziesz biec przez godzinę, czy jeżeli to będzie, pobierze to 1000 W, czyli to będzie 1 kWh, no to zapłacisz za taką godzinę około 70 groszy. W ciągu 10 dni 7 zł, w ciągu miesiąca 21 zł. Także no to tego typu licz się z takim obciążeniem, czyli to tak naprawdę niewielkie obciążenie, jeśli chodzi o budżet związany z prądem, tak, z elektrycznością. Także to. Jeśli chodzi o to pytanie, które w zasadzie ostatnim z tych takich pytań na temat decydowania o bieżni, które gdzieś do mnie wpłynęły, na którym się zastanawiałem. I podsumujmy te nasze jednominutówki na temat bieżni, czyli mówiliśmy o tym, czy w ogóle warto bieżnię, czy nie lepiej spacer, jeżeli już warto bieżnię, to jaką bieżnię, czy bieżnia składana, nieskładana, czy bieżnia dłuższa, krótsza, szybsza, wolniejsza, z jakiej półki cenowej, nowa, czy używana, z jakiej marki, jakiego sklepu, na jakie funkcje warto zwrócić uwagę, albo na jakie nie warto zwracać uwagi, no i a co z aplikacją treningową, a co z rachunkami za elektryczność. Tych tematów żeśmy dotknęli tutaj w tym materiale na temat bieżni. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy są w tej chwili w podobnej sytuacji, jak ja byłem w momencie, gdy miałem wybrać bieżnię, no to dzięki tego typu pigułce wiedzy mają skróconą ścieżkę zbierania, szukania informacji. No może te informacje, które ja podaję, no są ogólnie dostępne, natomiast trochę czasu zajmuje, żeby je zebrać. Ja dla Was zebrałem, przekazałem, mam nadzieję, że są przydatne. Na dole, tak jak mówiłem, podaję przydatne linki. Zapraszam też do dyskusji, do wymiany zdań tutaj w części komentarzy dyskusyjnej YouTube'a. Dobrych wideokonferencji i zdrowego, dobrego czasu. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.